Cześć, moi drodzy, znów mam dla Was super ofertę, ale tym razem z trochę innej branży, a mianowicie solidną zniżkę na ubezpieczenie dla nowych klientów Link 4. Po kliknięciu na linku w opisie do tego filmu znajdziesz do 15% promocji na ubezpieczenie Twojego samochodu. Przy czym dwie uwagi. Po pierwsze, nie musicie akurat kończyć ubezpieczenie, bo ten link będzie działał do końca tego roku, a po drugie, prośba, nie udostępniajcie tego linku na innych forach, na innych grupach. Niech to będzie promocja tylko dla widzów, dla fanów Zachar Off. Z góry dziękuję. Dziękuję również za super promocję dla Link 4, które wie, że kradzież samochodu to lawina problemów, dlatego wypłaciłam dodatkowe pieniądze na pokrycie nieprzewidzianych kosztów od razu po kradzieży samochodu. Cześć, witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam samochód, który premierę swoją miał stosunkowo niedawno, bo zaledwie parę lat temu. Zresztą sam byłem osobiście na prezentacji zagranicznej Volkswagena Arteona, bo o nim będziemy dzisiaj mówić. Z tym, że Arteon nie dojechał nigdy do wideotestu na kanale autocentrum.pl i dokładnie od tego zaczął się mail Pawła do mnie, że ponieważ na kanale Autocentrum nie było jeszcze Arteona, to on proponuje, żebyśmy na Zachar Off uzupełnili tę lukę, bo zaprezentuje swojego Arteona, który nie jest takim pierwszym Arteonem z brzegu, że jest bardzo szczególnym samochodem. No cóż, pozostało mi się umówić. Dzisiaj jesteśmy w Katowicach na patelni. Poznajecie już pewnie to miejsce, gdzie za chwilę zaprezentujemy Wam to auto. Zapraszam. Cześć, nazywam się Paweł, przyjechałem do Was z Wrocławia, chociaż blachy są polskie. To jest mój Arteon, którego mam od kwietnia 2018 roku. Jeśli chodzi o pomysł na test, no to na kanale Autocentrum brakowało tego testu, przede wszystkim brakowało testu dwumetrowca i pomysł zrodził się stąd, że często jak wożę swoich znajomych, to się dziwią, że z tyłu jest tyle miejsca, no to pomyślałem, że Zachar też musi sprawdzić, czy te 2 metry tam do tyłu wejdą, także dzisiaj to na pewno sprawdzimy. Poza tym Arteon mój nie jest takim typowym modelem, ma trochę rzeczy zmodyfikowanych jeszcze przed wyjazdem z salonu, ponieważ jak już to może zauważyliście, ma oklejone wszystkie chromy pod kolor felg. Ma też zmienioną kierownicę w środku, ma w środku parę elementów zmienionych i ma również zakodowanej trochę elektroniki w inny sposób, ale o tym już pewnie opowiemy w środku. Felgi są największe dostępne, czyli Rosario 20 cali w tej wersji ciemny grafit matowej. Jeśli chodzi o wyposażenie, o linię wyposażenia, jest to Airline, czyli jedyna sensowna jak dla mnie. Silnik też jest jedyny sensowny, bo mamy tutaj 2.0 TSI, 280 koni z napędem na 4 koła. I też dla mnie jedyny sensowny wybór. Oczywiście zawieszenie DCC i tak bym je wziął, ale było wymagane do tych felg. Poza tym dołożony mamy w środku praktycznie wszystko oprócz pełnej skóry i panoramy. Pełnej skóry nie ma dlatego, że nie dało się wziąć wentylacji do Airline'a, a sama skóra jednak w lecie dość mocno się grzeje. Poza tym Alcantara połączona ze skórą jakoś bardziej pasowała do tego sportowego charakteru tego samochodu, bo on jest na taki bardziej sportowy to zrobiony. Zawsze byłem fanem takiego łączenia ciemnej stylistyki z czerwonym kolorem, bardziej kontrastowych połączeń. Arteon w standardzie i w zasadzie w każdej wersji na fabryce ma zawsze całe chromy, cały grill jest chromowany, tam listwa pod zderzakiem, tutaj ona też jest normalnie chromowana, listwa wzdłuż nadwozie jest chromowana wokół ramek, no i do tego czerwonego lakieru jakoś nie bardzo mi się to zgrywało, stąd był pomysł, żeby zrobić to albo na Piano Black, ale potem doszedłem do wniosku, że tutaj może się to trochę nie zgrywać z tymi felgami, więc z firmą, którą znalazłem do oklejenia tego, ustaliliśmy, że poszukamy koloru jak najbliżej tej felgi, która jest takim ciemnym grafitem satynowym. No i wydaje mi się, że udało się ten kolor dobrać dość dobrze. Shadow Line to jest taki wygląd, gdzie to nie jest takie czarne. Tutaj też kombinowałem z innymi elementami. Myślałem o przyciemnieniu loga Volkswagena, ale jak testowo to robiłem, to trochę tak Golfem trójką ze wsi podjeżdżało. Nie obrażając nikogo oczywiście. No mi się to nie zgrywało, więc znaczek i z przodu i z tyłu został oryginalny. Natomiast wszystkie chromy, tak jak widać, poszły i dodatkowe przyciemnienie szyb, które jest w Arteonie bardzo, one są ciemne. To nic nie widać w środku, też nadaje takiej smukłości temu samochodowi. Nie jest taki ciężki, mimo że jednak jest to kawał samochodu. Tutaj co prawda są dwie podwójne końcówki wydechu, ale one są w środku, dookoła jest ta atrapa, która też jest oklejona i wbrew moim jakimś obawom, no trzyma się całkiem dobrze. Tu jest troszkę, powiedzmy... No i temperatura, a... Powiedzmy, że wykorzystuję możliwości tego samochodu. No, na forum Arteona, jak wrzuciłem swój wątek, tam gdzie każdy wrzuca swojego Arteona, wrzuciłem swój i wiem później, że chyba około 8 czy 10 osób kontaktowało się z samą tą firmą, która robiła mi.
to oklejenie, natomiast wiem, że jeszcze więcej osób szukało firm w swojej okolicy w Polsce, które zrobią mi podobny efekt i teraz po Polsce jeżdżą Artony, które mają na czarno wyklejone, czarny mat, czarny błyszczący, coś podobnego do mnie, także już tego trochę jeździ, no ale mam to satysfakcję, że byłem pierwszy. Czy ty zgubiłeś kiedyś tablicę? Bo popatrzcie, jak to wygląda. Ja kiedyś zgubiłem tablicę i właśnie tak wyglądała, albo bardzo podobnie. Nie, tablicy nie zgubiłem, ale to są efekty remontu autostrady A4 w zeszłe wakacje. Tak wygląda jeżdżenie za ciężarówkami, kiedy się jeździ powiedzmy 5 razy w tygodniu autostradą A4 w to i z powrotem. Ale biorąc pod uwagę, że cała reszta przodu, a nie, troszkę też oberwała, bo można by... No delikatnie, ale w porównaniu do tablicy to jest tak naprawdę... Czyli tablica oberwała, bo nie jest zafoliowana, natomiast folia z przodu właśnie zrobiła tą robotę, że tylko na... Tak, nawet tutaj jest oberwane, gdzieś jest pęknięcie na tym, bo tutaj też nie ma folii, jest drobne pęknięcie. Natomiast reflektory, które też są oklejone bezbarwnie i tutaj wszystko oklejenie też nie ma żadnej rysy. Robi nam się powolutku reklama firm, które oklejają folią samochody, ale to rzeczywiście się przydaje. No, tak, no jestem bardzo zadowolony. Jak ktoś jeździ dużo po takich drogach, gdzie kamienie lecą spod kół innych samochodów, to warto pomyśleć. Pierwsza rzecz, no jak wsiadamy na fotel kierowcy, no to pierwsze co widzimy to jest kierownica, która ze standardową ma tyle wspólnego, że środek plus... No w zasadzie cała baza kierownicy jest ta sama, ponieważ pod spodem jest normalna kierownica. No ale z zewnątrz mamy obszycie alkantarą, połączone ze skórą, czerwone przeszycie, no i taki powiedzmy sportowy akcent z rajdowych samochodów, te czerwone, czerwone zakończenie wieńca kierownicy. Oprócz tego duże łopatki, takie trochę w stylu Alfa Romeo, obecnych jak w Stelvio czy w Giulii. To są tylko nakładki, ale fajnie spełniają swoją rolę i to dość fajnie to wygląda, też w zakrętach można lepiej sobie, jak gdzieś jedziemy, chcemy zredukować bieg, no to jest to bardziej pod ręką. Druga zmiana, którą zauważyłem, to są zegary. No niby zegary przychodzą już z fabryki, już są zaprogramowane w ten, a nie inny sposób. Tymczasem uznałeś, że to jeszcze nie jest to. No, jakby troszkę mi się czcionka nie podobała. ta czcionka jest bardziej prosta w normalnym wydaniu tego samochodu. Natomiast tutaj w Golfie R podobały mi się zegary, gdzie ta czcionka jest lekko pochylona, wyskalowany jest prędkościomierz do 320 na godzinę i to czerwone pole na obrotomierzu jest przedzielone taką kreską między 7-8 tysięcy. A faktycznie to jest, do tego miejsca da się ten samochód kręcić w trybie sport. Kto to koduje? Jakby ktoś chciał. W zasadzie może to zakodować każdy. Wystarczy troszkę pogrzebać na forach. Mogę podpowiedzieć taką nazwę. OBD11. Jeśli ktoś sobie wygoogluje tą nazwę, no to bez problemu znajdzie wykonawcę, który mu to zrobi. Wiem, że w Krakowie i okolicach bez problemu. Ale w zasadzie w każdym większym mieście w Polsce jest ktoś, kto ma z tym do czynienia i potrafi wiele fajnych rzeczy zakodować. Na przykład w wielu samochodach grupy Volkswagena są ukryte niektóre opcje. Jeśli nie mamy w wyposażeniu asystenta pasa i tak dalej, to często jest tak, że już radar mamy i wystarczy go zakodować. I oszczędzamy dzięki temu na konfiguracji jakieś 1000-2000 zł potrafię zaoszczędzić. Wystarczy po prostu... Ale wydajemy to w innym miejscu. No, ale to jest, wydamy 200 zł. Dobrze. Są ludzie, którzy tak robią. Ja akurat tam większość, ja dokodowałem takie powiedzmy gadżety, ale wiem, są ludzie, którzy oszczędzają na wyposażeniu. Jak widać, nie było to myte. Tak jak było od nowości odebrane, nigdy to nie było czyszczone, ale i tak jest całkiem czysto. Jakieś dwie dolewki pół litra oleju miałem tak pomiędzy wymianami, no ale to jest powiedzmy instrukcji silnika TSI jest to wpisane, że to jest normalne zachowanie tego silnika. Wcześniej też miałem Leona z silnikiem TSI FR i jestem przyzwyczajony do tych dolewek półlitrowych. Spalanie benzyny to jest w zasadzie ciekawe, bo szykowałem się na dużo więcej z tego, co na różnych testach wynikało, z tego, co pisali ludzie. Myślałem, że będzie tak no 11 do 13, a w zasadzie wychodzi mi, że spalanie w 10 litrach mieszcza się od tankowania do tankowania. Więc tutaj uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. Natomiast teraz robiąc taką trasę na wakacje do Chorwacji i z powrotem, no to średnie spalałem w jedną i drugą stronę. Łącznie miałem bodajże 8,3 czy 8,5 jakoś tak. Więc to jest całkiem sensowny wynik. No to są prędkości autostradowe, trochę korków i tak dalej, więc to jest naprawdę rozsądne spalanie, jak na tą przyjemność z jazdy, którą ten silnik potrafi dać. Coś się wydarzyło? Pod maską kompletnie nic, zero problemów, natomiast wydarzyło się jedna rzecz z kratką nawiewu, zaczęła wpadać w taki rezonans, z tym był problem, ale wymieniono mi tą kratkę,
Przy wymianie okazało się, że na fabryce było źle zamontowane oświetlenie LED, więc jak wyciągali kratkę, ono było gdzieś tam ściśnięte. Urwał się kabelek, więc potem jeszcze raz, drugi raz jechałem wymienić ten kabelek. A dlatego, że oni go nie chcieli łączyć, tylko chcieli po prostu wymienić całą część. Więc jakby ja byłem świadomy, powiedziałem, że okej, poczekam na tą część i mi to zrobią. Artoi na pewno jest więcej miejsca w środku. Znaczy, nie wiem, czy to jest tylko takie wrażenie, więc miejsca na nogi jest szerzej. Mam takie wrażenie, że jak wsiadam tu i do Passata, jak gdzieś to porównywałem, no to w tym samochodzie czuję się dużo lepiej. Jest chyba trochę inna pozycja za kierownicą, szyba jest pod innym kątem, jakoś inaczej się siedzi. Przez to też jest niżej i stąd pomysł, żeby nie brać okna dachowego, bo wtedy się już robi bardzo nisko i jak porównałem sobie wersję z okna i bez, to stwierdziłem, że to okno i tak jest tylko do połowy, więc jako kierowca nie będę przez nie patrzył. Dla pasażerów z tyłu może by coś dawało, ale ono się kończy przed pasażerami. No i dlatego ze względu na niżej prowadzoną linię dachu tego nie zrobiłem. Natomiast to był bardzo przemyślany zakup. No dość długo nad tym myślałem. Naprawdę wiele samochodów się przewinęło. Można się porównać z Passatem. No to jak porównamy sobie elementy, faktycznie on był droższy w momencie premiery od Passata. Teraz się to trochę zmieniło, ale o tym może za chwilę. Natomiast tam trzeba było trochę dopłacić, ale też w standardzie dostawaliśmy lepsze wyposażenie. Tu w standardowym wyposażeniu w Arteonie już są LEDy. Nie te matrycowe, ale zwykłe LEDy, no ale to już wygląda ten samochód. Co prawda wtedy kierunkowskazy są takie żarówkowe z przodu, więc warto jednak dopłacić do tych pełnych. Ale no, tutaj są takie różnice w wyposażeniu. No i wygląd tego samochodu. No wygląda linia boczna, to wygląda jak nie widzimy, tak jak stanie pod odpowiedni kątem, nie widać loga Volkswagena z tyłu, z przodu. To często ktoś się gdzieś tam pyta, co to za model. Miałem często takie pytanie, że ktoś na parkingu mnie zaczepił, co to za model, takiś nowy, coś z zagranicy, i się pytają ludzie, co to jest za samochód. Arteon jest czymś takim pośrednim. To jest coś pomiędzy Volkswagenem a Audi. Kiedy jeździłem tym samochodem, to czuć, jak jeździłem piątką, jeździłem Arteonem. Po pierwsza piątka, 30 koni mniej prawie, 28 tam dokładnie. Mniej miejsca z tyłu i prowadzenie jest trochę inne, a tutaj reakcję na pedał gazu zakodowałem też sobie z Audi, więc samo wciskanie daje ten sam efekt z większą mocą. Okej, czyli podczas jazdy testowej jeszcze poczujemy się, jakbyśmy jechali w Audi. Może nie do końca w Audi, ale jakbyśmy już byli całkiem blisko. Uważam, że Arteon jest takim samochodem, który pozwala się poczuć w marce takiej standardowej, trochę bliżej marki premium. Zajęcie miejsca tutaj nie stanowi problemu. Nad głową zostaje mi no jeszcze ze dwa palce wolnej przestrzeni, więc powiedzmy, że bez problemu się mieszczę, ale jakiegoś wielkiego zapasu nie ma. No ale jak przed chwilą mówiliśmy o tym, że warto wziąć pod uwagę estetykę z zewnątrz tego samochodu, jak ten samochód jest narysowany, jego linię taką bardziej smukłą i sportową, no to się przekłada na nieco niżej poprowadzoną też pod sufitkę. W każdym razie ja z przodu się bez problemu mieszczę, ale tak naprawdę pytanie o test dwumetrowca zaczyna się od tego momentu. Co się będzie działo z tyłu? Ja nie wiem, czy ktoś tutaj od Skody Superb nie odgapił pomysłu na to, żeby zrobić mnóstwo miejsca z tyłu. Popatrzcie, siedzę sam za sobą. Rzeczywiście niedokupienie okna dachowego było to o tyle dobrym pomysłem, że ja jestem w stanie tutaj się wyprostować, a teraz popatrzcie, ile przestrzeni tutaj jest jeszcze przed kolanami. Mamy tu nawiewy na środku, mamy tu pewnie wyjście, o proszę, 230 V, 12 V, schowki raz, dwa, no i oczywiście potężny tunel środkowy. Tego akurat ominąć się nie da. Co jeszcze? Regulacje zagłówków, o tym zapomniałem na miejscu kierowcy, jak również zapomniałem o tym, żeby powiedzieć, że można tu wyregulować na wysokość również punkt mocowania pasa bezpieczeństwa. No i tyle, jeśli chodzi o zaległą część testu Autocentrum. Przestrzeń na stopy też tutaj jest dostatecznie duża, więc rzeczywiście wielka szkoda, że tego nie zrobiłem kiedyś na prezentacji zagranicznej, bo ten samochód ma czym się pochwalić. A jak już jesteśmy przy otwartych drzwiach, to jest kolejny powód do dumy. Pojemny bagażnik, delikatny uskok tam na końcu jest, prawda? Tak, możemy wynieść tą matę i wtedy... No ciekawe, to jest kwestia pewnie napędu na 4, co? W zasadzie... Chociaż nie, bo to jest nie. Wcześniej. To jest wcześniej, ciężko powiedzieć. Tutaj pod... też jest dość dużo miejsca jeszcze. Także tu możemy zapakować, tak widać, jakieś parasolki, apteczki, gaśnice, tak. No i subwoofer. No to w takim razie może to jest miejsce na bak? Ciężko powiedzieć. Podejrzewam, że to jest jakiś element albo konstrukcyjny, albo może to być jakieś wzmocnienie nadwozia boczne, żeby trochę ciekawe je
gdzieś tam, żeby było sztywniejsze. Oprócz tego praktyczne dodatki raz. No, typowo Volkswagenowe rozwiązanie, tak, duży, tak, mocny jest, hak. Tak, tak, to jest, tu po prawej stronie jest duży też. To oczywiście można wyjąć, jeśli poczujesz szersze miejsce, to to się podnosi do góry, wyjmuje. Tak. Jest tu oświetlenie, druga wnęka. Wiem, że w dieslach tutaj tego nie ma, bo tu jest akumulator. Aha. W wersji biturbo 240. Tutaj jest akumulator, więc fajnie, że tu ta wnęka jest, bo tam jakieś coś zawsze można sobie przewieźć, czy nawet przyczepić na jakieś rzepy. No i tak to wygląda, ale teraz przetestujmy, jak to się samo zamknie. No jeśli chodzi o zamykanie, tak jakby musimy to uaktywnić, ale to już jest aktywne. Tak, to jest, jeśli drzwi są zamknięte wszystkie, to się świeci. Dobrze? Drzwi muszą być zamknięte i wtedy to nam się zapala, możemy uaktywnić. On mi daje tam bodajże 10 sekund, jak zacznę odchodzić, no to on wykryje i się tutaj zamyka. I zamyka się również zamek centralny. Zamek centralny nie. Nie zamyka się zamek. Zamek mogę wcisnąć wcześniej. Już jeszcze przed zamknięciem. Mogę go zamknąć już teraz. Aha. On się zamknie. No i tak samo jak odchodzę, no to wtedy on, jeśli bym nie odszedł w ciągu tych 10 sekund, to on się nie zamknie, nie? To okay. Wykryje coś jest nie tak. Ale odchodzimy i on standardowo już będzie wiedział. Ciekawe. Także rozwiązanie dosyć fajne, bo w niektórych samochodach gdzieś tam trzeba drugi raz kopać, szukać czegoś, albo jest przycisk, który od razu nam zamyka. No a to jednak jak coś musimy zebrać z bagażnika, kilka elementów, no to wtedy robi się problem. Okej, on ma ograniczenie do 4000, tak, pewnie. Tak, dokładnie, do 4000. I powiedzmy, że cztery cylindry tutaj szału nie zrobią. Nie zrobią, więc... ale słychać taki delikatny czasami taki pomruk, ale to najczęściej w jeździe. W trybie sport, jak on dobrze dogrzeje wydech, to wtedy... Najbardziej na tylnej kanapie, także ten, kto siedzi z tyłu, ma największą frajdę. Okej, ja myślałem, że zawsze to właściciel słyszy najwięcej. Auto jest trochę za długie, niestety. Tym samochodem jeździłem jako nowym. Przypuszczam, że on od tego czasu, jeśli chodzi o sposób jazdy, mocno się nie zmienił, więc pewnie jazda testowa nie będzie najdłuższym elementem tego filmu. A jeśli nawet będzie długa, to pewnie będziemy rozmawiać na inne tematy. Może tak być. Niż samochód. Jedna rzecz, którą czuję od razu i którą uwielbiam, to jest ta grubsza kierownica. To rzeczywiście jest coś, o co warto walczyć. I nawet ta oryginalna nie była zła, bo ja pamiętam, ona była taka ładnie wyprofilowana i wygodna i wszystko ok, ale tutaj czuję się, jakbym ten samochód miał już 100 koni więcej. No i ta Alcantara też robi tak, jak trzyma to Alcantarę, to jednak to jest poczucie właśnie takiego jeszcze bardziej sportowo. Tryb sportowy ma to do siebie, że no, na tych wyższych obrotach pokazuje, jak czego to ten samochód nie potrafi. Tak, on w sporcie natomiast pokaże. Dopiero tryb drive pokazuje, jaki on jest naprawdę, w tym sensie, że kiedy utrzymuje te obroty na takim swoim roboczym poziomie i jak szybko jest w stanie przestawić się z płynnej, spokojnej, codziennej jazdy na jazdę, która może być bardziej sportowa. I teraz w trybie sportowym no kickdown też tam jest i on też chętnie się wkręca. To była zmiana, której nie było w Passacie. Nie wiem, czy w nowym Passacie to jest, czy nie. Możliwość konfiguracji DCC nie tylko w trybie Comfort Normal Sport, tak, tylko taka płynna. Tylko taka płynna, stopniowa. Mamy kompletnie pełny zakres wszystkich możliwych ustawień. Na Maxa to już taka taczka, on dość mocny, jak damy na Maxa go sport. Czyli przeciągniemy tak, na Maxa do ponad jest sport. Taki, tak, to wtedy każdą taką poprzeczną nierówność, szczególnie na tych kołach 20-calowych, tak. To już będzie ją czuć dość mocno. Będzie pusta droga. Zwolnimy do tych 50. O, i zrobimy test łosia. Co to na to? Spokojnie. 50, dwa pasy, zupełnie pusta droga i... Tak, jest, układ dlatego, kierowniczy sport. Tak, musiałem to sprawdzić. To dlatego. Niesamowicie bezpośrednie. Tak, to jest się bardzo zbiera. To jest, ależ to było posłuszne. Ależ to było przyjemne. On się wkręca i jest zróbmy to, czekaj. W trybie sport. Spodobało mi się. I to było w trybie sport, wszystko na sport? No prawie, bo jeszcze napęd masz normalny. Ale to powiedzmy przy 50. Tak. A przy 50 jak jadę, no to nie wykorzystuję tego napędu. Więc to był maksymalnie sportowy wariant i muszę przyznać, że to był bardzo przekonujący sportowy wariant. A teraz gdybyśmy DTC przestawili poniżej komfortu, czyli taki najbardziej... Możecie układ kierowniczy zmienić. Układ kierowniczy zmienić na normalny i zobaczymy, jakie będą wrażenia, prawda? Podobnie będzie to o wiele bardziej leniwy manewr. 50. No jest różnica.
No jest różnica, ale nie na kierownicy. Wydaje mi się, że układ kierowniczy opóźnienie swoje miał finalnie odrobinę bardziej wyczuwalne, ale jeśli chodzi o to, jak był posłuszny, jak odczytał moją intencję, maksymalna zmiana pasu, na pasa najszybsze w lewo, to finalnie z niewielkim opóźnieniem, ale zrobił dokładnie to samo. Tak, czyli posłusznie zmienił pas, posłusznie wrócił na swoje miejsce, natomiast było to faktycznie wszystko tak troszkę na nieco grubszej pierzynie. W Bartonie się pojawiło to, że jak ustawiasz sobie tempomat, to on sam zwalnia przed zakrętem. Tak, i on do nawigacji się dostosowuje. To jest po prostu genialne. Nie musi mieć nawigacji włączonej, bo on wie, jak idzie droga i tak dalej. I będzie zwalniał, jak jest ostrzejszy zakręt, mimo że przed nim nikogo nie ma, mimo że jest ograniczenie 90, mimo że ustawiony masz 70, on zwolni do 50, bo masz, bo masz przed sobą taki zakręt, że pasowałoby zwolnić. Gdybyś teraz miał kupić ten samochód ponownie, to powiedziałbyś Arteon ponownie, czy zmieniłbyś plany? Obecnie jedynie chyba mogłabym przekonać Tesla Model 3 do całkowitej zmiany upodobań, czyli nie ma tego dźwięku, no ale przyspieszamy jeszcze szybciej. Ale z takich aut spalinowych nie wiem, czy znalazłbym coś, co by mi bardziej odpowiadało, bo chyba nic takiego się nie pojawiło. Przed Arteonem też rozważałem Stingera, ale nie do końca podobało mi się, jak ten samochód się prowadzi. Tutaj ten układ kierowniczy jest bardziej gdzieś mi odpowiada i zawieszenie jakoś lepiej mi się tym samochodem jeździło niż Stingerem. Poza tym jest bardziej konfigurowalny niż Stinger. Tak, dokładnie. Tutaj jest więcej opcji, no i te wszystkie kodowania w Stingerze sobie tak nie pokoduję. To jest społeczność Volkswagena, jest no, całej grupy VAG, to jest ogromna, więc całego świata. Czy takie części do Stingera nie dobrałbym tych karbonowych elementów, obszycia kierownicy i tak dalej, no nie znalazłbym tego tak łatwo. To jest bardziej popularny samochód zwyczajnie. Ale jak ktoś powie Volkswagen Arteon Forum, to mu wyskoczy. I myślę, że bez możemy podlinkować. Albo podlinkujemy pod filmem i pewnie, że bez problemu to się znajdzie. W każdym razie jest tam naprawdę duża baza wiedzy o jakichś przeróbkach, modyfikacjach, jakichś przełożeniach elementów z jednego do drugiego, kodowaniach, o wszystkim, kodowaniach świateł, kodowaniach jakichś tam innych elementów, wymianach lusterek, no wszystko tam w zasadzie ludzie robią, także naprawdę ogromna baza wiedzy i też można się w wielu sprawach poradzić, także tam na pewno mogę polecić. Jeśli ktoś szuka wiedzy o tym i rozważa ten samochód, czy zastanawia się nad zakupem, albo ma już samochód i chciałby coś zmienić, no to jak najbardziej tam znajdzie dużą bazę informacji. Fajnie nawet brzmi. Rzeczywiście, jak już pozwolisz mu wkręcić się powyżej 5, to... Tak, to on łapie to taki fajny pomruk i już tak, to... Tak, zaczynasz. Panel klimatyzacji to każdy, kto jeździł czymkolwiek z grupy Volkswagena, to zna. Ekran ten też już jest... On też chyba wchodził tak naprawdę w tym modelu. Teraz jest już wszędzie. Zegary, no to jest standard Volkswagenowy, ale wykonanie dzięki temu też tutaj nic nie skrzypi w zasadzie. Wszystko się trzyma i możemy sobie tutaj dowolnie to, tak mówię, dzięki temu też są też te modyfikacje, bo wiele części jest wspólnych z innymi modelami, no i tak jak ja znalazłem tutaj te pokrycie karbonowe na te piano black, no to podejrzewam, że jak ktoś by chciał wymienić te listwy, czy jeszcze coś innego, no to bez problemu coś z tym poradzi. I jak wrażenia? Wiesz co, no bardzo przyjemnie, tak jak mówisz, przejechałeś 80 tysięcy kilometrów i oczywiście przy takim przebiegu być może bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłby diesel, ale biorąc pod uwagę wrażenie z jazdy, no to robisz tą długą trasę i wciąż nie chcesz wysiadać, to co powiedziałeś, i ja ci w tym momencie cytuję z pełną świadomością, że wiem co mówisz. Że to jest dokładnie samochód, z którego nie chce się wysiadać, bo jest duży, wygodny, komfortowy. Przecina każdą trasę. Tak, przy tym daje sporo zabawy. I ta świadomość, nawet jak jedziesz spokojnie na wprost, że on w razie czego jest super posłuszny i zrobi dokładnie jak chcesz, to jest coś, za co na pewno warto czasem dopłacić. Chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. W takim razie można powiedzieć, że Twój samochód jest pod wieloma względami rekordowy, jeśli chodzi o sposób jego dostosowania do oczekiwań kierowcy, tak? Czyli przerobiony tak, że mimo że ledwo co opuścił salon, a już jest inny niż fabrycznie wyprodukowany. No cóż, życzę Ci... Może to dopiero tak? początek. Tak, życzę Ci, żeby ten zapał się nie skończył, żeby ten samochód dalej szedł w dobrą niewątpliwie stronę, bo te wszystkie zmiany, które widziałem, mi się bardzo podobają.
chociaż oczywiście najważniejsze jest to, żeby podobały się Tobie. Tak jest. Z tego samego wychodzę, także jeśli komuś się podobają chromy, to niech zostawia, jak jego cieszą, to pewnie. Ja Tobie mam inne upodobania, także niech każdy dostosowuje auto do tego, co mu się podoba i niech nie słucha opinii innych. Bo jakby ja się tutaj sugerować kimś innym, to podejrzewam, że każdy chciałby co innego na tym samochodzie. Ja chciałem to, mam to, także takie przesłanie, żeby każdy robił według tego, co mu się podoba. Życzę bezawaryjnej dalszej jazdy, a dla Was, drodzy widzowie, podziękowanie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć. Na razie.